Cześć kochani, witajcie, z tej strony Sylwia. Super, że ze mną jesteście na kanale Poziomka, bo dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ pierwszy raz w moim odcinku pojawi się koło fortuny i to nie byle jakie. Zobaczcie, koło fortuny, dzięki któremu będziemy mogli wylosować kolor ciastoliny Play-Doh. A ta ciastolina, a w zasadzie te kolory, będą decydować o tym, jak będzie wyglądać nasz burger. Tak więc możemy trafić, że ser w naszym burgerze będzie różowy, a mięso w burgerze będzie niebieskie. Koło fortuny jest już gotowe. Przyczepiłam tutaj, zobaczcie, zakrętki od pudełek z ciasteliną Play-Doh w różnych 6 kolorach. Będę kręcić wskaźnik tutaj na samej górze, zobaczcie, wskaże mi kolor ciastoliny Play-Doh. No to w takim razie zaczynamy zabawę. Skoro mówiłam coś na temat sera, no to może najpierw wylosujmy kolor ciastoliny, z którego właśnie zrobimy ser do naszego burgera. Patrzymy teraz na moje koło i uwaga! A słuchajcie, no bardziej mi tutaj pokazuje to miejsce, więc wybieramy kolor niebieski i właśnie z tej ciastoliny zrobimy ser. No, zaczęło się bardzo dziwnie, kochani. No, ale dobra, niech będzie niebieski kolor. Śliczny, taki morski. To chyba będzie, słuchajcie, ser pleśniowy. Wkładam wszystko do foremki. I zaraz będziemy mieli tutaj piękny kawałek sera, plasterek. Oczywiście ser będzie mieć dziurki. Dobra. No i mamy to, zobaczcie, mamy plasterek sera. W takim razie odkładam go na bok. No a teraz może zajmijmy się pomidorem. Ponownie zakręcam. No dobra, jaki kolor będzie mieć pomidor? A, słuchajcie, brązowy! O rany, ale to dziwnie będzie wyglądać. Brązowe pomidory. No jestem ciekawa, jak to nam wyjdzie. Może zrobimy sobie nawet dwa takie plasterki, albo nawet trzy plasterki takiego brązowego pomidora. O, zobaczcie, pierwszy jest. Teraz drugi plasterek. I ostatni, trzeci kawałek. No słuchajcie, teraz to w ogóle nie przypomina pomidora, bardziej to mi przypomina jakieś kawałki mięsa, no ale kolor brązowy został wylosowany, więc tak musieliśmy to zrobić. Dobra, następnie może teraz kolor cebuli. No ja jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że ponownie nie wylosujemy niebieskiego oraz brązowego koloru. No dobra, no to ja kręcę moim kołem. Słuchajcie, znowu brązowe! Brązowa cebula to chyba jakaś bardzo mocno usmażona, taka wręcz bym powiedziała, że przypalona. I jeden plasterek cebuli w zupełności wystarczy. No i losujemy dalej. Może teraz zastanówmy się i wylosujmy kolor, w jakim to będzie mięso do naszego burgera. Uwaga. Zatrzymało się szybko. No i mamy kolor biały. Białe mięso. Cóż to może być? To wiecie co, by trochę mogło przypominać na przykład kotlecik z ryby. Rybny burger? No może być. No i mamy kawałek mięsa. No dobra, teraz musimy wylosować kolejny kolor, bo ja bym chciała, aby w tym burgerze była jeszcze sałata. Oczywiście najlepiej do sałaty byłoby wylosować kolor zielony, ale zobaczmy, co teraz się wydarzy. Zobaczcie, kolor żółty. No to biorę żółtą ciastolinę, no i zrobimy sobie z tego na przykład 3 albo 4 listki sałaty. To będzie najdziwniejszy burger świata.
burger, który został zrobiony przy pomocy koła fortuny. Ja robię sobie po prostu taki kształt, najpierw kuleczka, a później coś takiego. No i jeszcze raz, przydałyby się jeszcze tutaj, słuchajcie, takie wzorki na tych listkach, więc ja może wezmę nożyczki, no i zrobię coś takiego, żeby to faktycznie wyglądało jak liście. Takie żółte listki to troszeczkę jesienne, no ale trudno, one również wylądują w naszym burgerze. Została mi jeszcze tutaj taka foremka i pomyślałam sobie, że zrobimy do tego jeszcze ziemniaczki. To są takie ziemniaki pokrojone w plasterki, w takie paseczki, trochę jak chipsy to wygląda, więc może zrobimy takie ziemniaczane chipsy, tylko musimy teraz wybrać kolor. No na tym kole nie został jeszcze wykorzystany kolor różowy oraz kolor zielony. Może tym razem uda nam się coś takiego wylosować, więc ja mocno kręcę. Wow, zobaczcie, idealnie zatrzymało się szybko na kolorze różowym. No ale różowe chipsy ziemniaczane, to nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ten kolor jest naprawdę śliczny, taki jasno-różowy, taki troszeczkę bym powiedziała nawet, że cukierkowy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No chyba bardziej to właśnie wygląda jak jakieś żelki albo pianki marshmallow niż nasze ziemniaczki, które miały być tutaj zrobione. Trzy takie różowe ziemniaczki na pewno wystarczą. No i chyba koniec losowania. Albo wiecie co, możemy jeszcze wylosować kolor ciastoliny, z którego zrobimy sos do naszego burgera. Zobaczymy, co to będzie. Może uda nam się trafić właśnie na ten kolor zielony. Staram się naprawdę mocno tym zakręcić. A słuchajcie, no idealnie tutaj najeżdża na to, więc zaznaczamy kolor zielony. No i teraz z zielonej ciastoliny musimy zrobić sos. Zielony sos. Co to może być? Słuchajcie, może pesto? Pesto chyba będzie pasować tutaj idealnie. Ja zabrałam tyle ciastoliny i po prostu zrobię z tego taki długi wałeczek. To będzie przypominać sos, który został dopiero co wyciśnięty. Dodatki są już zrobione. Udało mi się wykorzystać każdy kolor ciastoliny Play-Doh, jaki miałam tutaj przewidziany do tej zabawy. Moje fantastyczne, gigantyczne i bardzo kolorowe koło fortuny oczywiście dało radę. Udało mi się nim zakręcić, no i wylosować odpowiednie kolory do naszej zabawy. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko teraz złożyć tego naszego bardzo kolorowego burgera. Najpierw bierzemy dół naszej bułeczki, tam gdzie mamy formę do odciśnięcia sera. Chyba na sam dół położymy, słuchajcie, na przykład dwa takie listki sałaty. Następnie może ser niebieski, spleśniały, jak mówiłam wcześniej. Pomidorki. Tutaj, co nam zostało? Jeszcze białe mięsko, następnie jeszcze jeden listek, tutaj mamy cebulę, no i mamy jeszcze ten nasz zielony sos, ale sos zanim położymy, musimy troszeczkę, zobaczcie, zwinąć jakby w takiego ślimaka. O, słuchajcie, długi coś ten sos nam tutaj wyszedł, ale niech będzie, że on tutaj tak ocieka na dół, góra bułki, no i jeszcze do tego różowe ziemniaczki. Bur
hamburger wygląda naprawdę dziwnie. Ja myślę, że specjalnie dla Was nagrałam jeszcze kilka odcinków z tym oto moim kołem fortuny. Na pewno to koło fortuny będziecie mogli zobaczyć na moim drugim kanale, czyli na Bajkowo TV. A dzisiaj, kochani, już się z Wami żegnam. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że każdy z Was zostawi kciuka do góry. No i napiszcie mi na dole w komentarzu, czy spodobało Wam się to moje koło fortuny. Do usłyszenia i pozdrawiam Was, kochani. Pa, pa!